Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony HS i to jest kolejny odcinek rankedów Overwatch. Zaczynamy Dorado. Jeden z teammateów dał mi info, że mają Winstona, dlatego wziąłem Reapera. O ile to prawda w ogóle, zaraz zobaczymy, czy faktycznie. O kurde. Wyskoczyłem i spadłem. No dobra. To się, takie rzeczy się mogą zdarzyć mi dzisiaj, bo faktycznie jest Winston. Jest godzina 8 rano, dosłownie. Wstałem w piękny niedzielny poranek, żeby ponagrywać. O kurde. Zostaw mnie, Symetra. Ała! Ojejku, tam jeszcze był Reinhardt gdzieś. Spadł za mnie. O cholera. No dobra. Powoli się ogarniamy. W ogóle trafiłem już na teamy. Teraz mamy średnią rangę 3200. Nagle jestem dużo wyżej niż normalnie. Wow. Kurde, wdowa. Ja pierdzielę, jak ona strzela po mnie. No, really. Jeszcze po głowie dostałem na koniec. Ona się tam zabijają coś. Mi ten Reaper na razie się za dużo nie przydał. Ja się postaram raczej być gdzieś na tyłach, żeby nas Winston nie zabijał. Za darmo. Bez jakichś tam szalonych akcji. Może zaś ta wdowa teraz trochę przeszkadza w wykonaniu mojego super planu. O, ma ją zdjęła chyba. Dobra. Bo tutaj prawdopodobnie będzie tak, że Winston będzie skakał nam na tyły naszych supportów zabijać. Gdzie jest ten? O kurde. Kurde bele. Winston trochę uciekł. Wow, shit, ilu ich tu jest? Dobra, przynajmniej przeżyłem. Smuga mnie musiała zostawić w spokoju. Teraz możemy spokojnie z moim teamem sobie tutaj popracować nad tym, co się tutaj dzieje. Wait a second. To jest grane, kurde, jaki bałagan. Zabijmy tego McCree. Widzimy ten teleport. Okej, no nie to. Ja pierdzielę, jaki bałagan. Ej, mej, kurde. No dobra, to jedźmy z tym payloadem w takim razie. Ja pierdzielę, Winston odpalony na buście Anny, to jest straszna rzecz. Ja cię kręcę i tam mnie przyszła mnie spalić. Co to za burdel jest w ogóle? Co to za gra? Jakby zupełnie jakbym grał, nie wiem, w innej lidze nagle. No ale jakoś sobie radzimy. Nie jest bardzo źle. Więc spoko. Mogłaby mnie Anna boostować też, nasza. No nie wiem, na kogo ona tego boosta rzuciła dzisiaj. Ale... Czy to ma crit już odpalony cały czas? Nie, on zginął, dobra. Dobra, to jedziemy. O kurde. O kurde. Okej.
W sumie ta symetra tutaj jest całkiem nieźle wykorzystywana cały czas. Zaryzykowałbym mam stwierdzenie, że ona im się przydaje. Och, ten McCree. No tak, to nie był najlepszy pomysł. No i tutaj hello. Goddammit. A miałbym fajną zrzutę na ulta. Oh, that slept me and threw a bomb on me. Death comes. Yeah, I don't think they have something to do with this now. No kurde. Dobra, to elo. Kogo tam mieliśmy zbuffowanego? Aha, świniaka. Au. Dziękuję. Kurde. O, i zasunga mnie dogoniła. No nie wiem, czy ten Reaper się dobrze spisuje. Mam niby srebra w likwidacjach i w obrażeniach. Nawet złoto w zabitych przy celu. Ale jakoś tego nie czuję, prawdę mówiąc. No nie wiem. No Winston jest dobry, kurde, naprawdę. No, gość, który grał Winstonem, jest naprawdę dobry. Trzeba go wyłączać. Ale zaś z drugiej strony przydałby się ktoś, żeby tą smugę zabijał, bo... Przykleiłem bombę. Ale zniknąłem. O lol. Wspania. Kurde. Help! Right hand behind! Watch out, guys! May turn around! Fuck! Fuck! Help! Oh, fuck, dude! Dude, come on. Crib top behind. There's a teleporter behind. On the high ground. Dobra, spadaj tam. O kurde, ale mi smuga wpadła. Dobra. O kurde, smuga wypadła, ale... Nie przeszła. Wow. Okej. Okay. Była śmieszna gra. Ale dojechaliśmy do końca tego spoko. Teraz kwestia, czy uda nam się wybronić. Ale fajne, kurde, fajna gierka. Podoba mi się naprawdę. Dobra, wezmę Hanzo. Yeah, it's like incredibly fucked. Well, we heard it like you were sped up like 10 times over or something. With every death comes honor. With honor. Oh! It is time to act alone. Okej, okay, czyli mój mikrofon jest jednak zepsuty. Ale to dziwne, bo w sumie nie wyłączałem komputera od wczoraj, kiedy grałem, nagrywałem i normalnie działało. A, dobra. Po tej grze zresetuję ten mikrofon. I będzie wszystko okej. Okay. Testuję teraz nowy sposób nagrywania. Powinna być troszeczkę lepsza jakość, mam nadzieję przynajmniej, bo te filmy, kurczę... Mimo, że nagrywam je używając naprawdę dużo mocy przerobowych tego mojego nowego procesora, nie wyglądały najlepiej. Ja oczywiście je tam jeszcze muszę przekonwertować, potem dopiero edytować w programie do montażu.
Więc tam też gdzieś się po drodze może to jakoś gubić. Ale chciałbym, żeby to wyglądało lepiej. W grze też pozmieniałem ustawienia, mam wszystko teraz na niskich. Okej, wygląda na to, że muszę bardzo szybko ulta nabijać. Wow! Daliśmy radę. To było interesujące. Czego ja dostałem? Czym ja dostałem? Kurde, mam 5 HP. Może... What?! Zaraz, co to było? O mój Boże, serio? Ależ to nawet nie było, w ogóle to był fart totalny. Strzelił rozpryskową gdzieś tam i do mnie jakoś dosięgło, miałem 5 HP, więc wystarczyło. Chyba sam muszę tak zacząć robić, jak mi ktoś ucieknie na 0 HP, to strzelać byle gdzie. Rozpryskową strzałą. Dobra. Gotcha. Albo byli zgrupowani strasznie, tam musiał ktoś umrzeć. No nie było batem. Reinhardt coming right, I believe. No, Bastion się zmienił w Winstona. O kurde. Please don't. Dobra, zabili go. Git. No ja się skupiłem na ludziach, którzy tutaj będą dobiegać dopiero. Lucze zginął? Zginął, aha. Miałem wrażenie, że go Reinhardt wystrzelił swoim młotem gdzieś w kosmos. A Jezus. No. O nie. Git. Dziwny był ten McCree zamiast... Aha. Właściwie to miał okazję tutaj zabić parę osób, ale wszyscy się nagle pochowali oprócz mnie, tylko bo chciałem go ultować. Ale szybko wypalił. Kurde. Zostaw mnie! O, chyba zabrakło trochę leczenia. A my jeszcze Bastion pojechał tam. To w sumie nie mieli szans mnie przehealować raczej. Za pozycja. Wychyliłem się tak, żeby mi Bastion mógł też tłuc. Z Winstonem face to face da się wygrać, Hanzo. Chyba, że Winston dobrze zagra tą bańką swoją, bo ta bańka jest naprawdę... bardzo dobrym skillem. To ludzie na niskich rangach tego prawie w ogóle nie używają, a to jest najlepsza jego umiejętność, kurde. Bo wskakuje, tą bańkę rzuca, to za bardzo nie ma co ze sobą zrobić. Dobra, walnę zaraz w payload tym. Aha, nie, dobra. Bastion zginął. Okej. Bo miałem zamiar właśnie ultować w payload, żeby tego basena zabić smokiem. Ale widzę, że nie mam chyba takiej potrzeby. Like
Jakbym naciągnął ten mógł do pełna, to bym go zabił zanim wystrzeli. Loot. Za dziwny grab był. Łop, łop, łop. O Jezus. No teraz usypiasz, kurde, Ana. Niech leci. Kisza tego ulta, kurde, 5 lat. Creedem na dole siedzi. Będziesz chyba przez ten. Przez bank. Nie. Może jednak nie. O kurde. Czekam. O fuck. Dobra, wracam do Reapera chyba. Wiecie? Nie jest źle z tym Hanzo, bym powiedział, ale... Ten Winston zaczął się robić wkurzający, a drużyna sobie daje radę z Bastionem sama. Ja nawet do niego nie strzelałem w sumie. Kurde, to jest grane. Team zniknął. Dobra. No. Nie da się wejść. Na payload ktoś. Kurde, dojechali. Boże. Nie wiem, gdzie się cały team podział, ale zniknęli po prostu. Nasi gracze. 85, 69. Mają więcej czasu? Zaraz. Jak to się stało? My mieliśmy więcej czasu mieć. Może McCree zagram. Minuta, ale nie mają minuty 36. God damn it. No nic, pojedynek w każdym razie fajny. Myślę, że damy radę jakoś. No ale to było marne, kurde. Cały trzeci checkpoint przejechali praktycznie bez kłopotu. Maybe Genji anyone. Ja mogę iść Genji, nie ma problemu. Tylko kwestia jest, co będzie, jeżeli będą mieli Winstona. Bo ten Winston był naprawdę dobrym graczem. No ale zobaczymy. Ja tu przejdę na tyły od razu. Lecę w lewo, Bastion na osło. Ogień jest kluczem. A Junkrat. Nie mają Bastiona. Junkrat re-propped off. No. Dziękuję. Okej. Czy ten Chris zginął?
W porządku, no to teraz się musimy trzymać na payloadzie za wszelką cenę, dojechać jak najdalej. No to właściwie to chyba lepiej będzie, jak polecę do przodu i... No to works then now. No bo może i nie. Everyone is down. No kurde. Git. Weźcie tego Junkrata, cholera, ale burdel robi gość. Dobra, zginął. Wow! Aha, dwie smugi walczą ze sobą. Dobra, zginął. Ja pierdzielę. Okej, jedziemy na tej dogrywce. Skip on moon. Co? Wypchnął wszystkich? No nie, kurde. Dobra. 1.46. Zastanawiam się, czy ja nie powinienem wziąć teraz Winstona, wiecie, bo... Winstonem jak się ulta odpali, no to można wszystkich wypieprzyć od payloadu i wtedy... Robi się luźniej. Można dzięki temu grę wygrać. Albo Reapera po prostu. Albo Hanzo. Ciężka decyzja. Bo mamy teraz trzech tanków. To, a może wezmę McCree. Spróbujemy McCree zagrać. Postrzelać głowę coś. Should be better with the leaves, you know. Teraz nie jest to tylko. We just need to push them away from the payload after the time has gone out. That's the deal to us. Zarya ma jakieś skłonności samobójcze, ale z tym skinem to się nie dziwię. Dobra. Próbujmy się wybronić. Minuta 35, muszą przejechać półtorej checkpointa. Mają łaskę. Nie ma opcji, kurde, przed tym uciec. Cholera, jakie to jest OP. Reinhardt zboostowany. Dobra, już zostawię tego McCree, chociaż czuję, że lepiej by zadziałał Reaper jednak. Mają dwóch tanków. Ale mam już tego ulta na McCree. Mógłbym spróbować kogoś tutaj trafić. Dobra, głowa odpadła. Udało się. Naprawdę. Ciekawa giera, powiem wam, ludziska. No, tutaj było 3290 chyba była średnia ranga w jednym zespole, w drugim też coś podobnego, także... Nagle mnie wrzuciło na dużo mocniejszych graczy niż że tak powiem, niż moja ranga do tej pory była. Tylko przebiłem 3100 punktów.
się zaczęły gdzieś takie cuda. No inaczej grali jakoś tak. Inny ten ranked był niż zazwyczaj, nie wiem. Ludzie się starali przede wszystkim. I wszyscy grali z głową. Fajnie. Bardzo fajnie, podobało mi się. Oby więcej takich gier, kurczę, teraz. Było bardzo wyzwaniowe, ale z drugiej strony mega przyjemne. Dobra. Tam zaniacie, nie wiem w sumie kogo tutaj nagradzać, bo wszyscy grali dobrze. Dziewięćdziesiąty poziom, znaczy 299. Jeszcze trochę gierek i będą trzy gwiazdki. Ale zobaczmy, jaka ranga się pojawia tutaj. 3151. Idziemy dalej do przodu, kurczę, do góry. Do mastera. Małymi kroczkami. Dzięki serdeczne, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. I jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Skomentujcie film oczywiście i do zobaczenia w następnych filmach. Codziennie o 12 i 18 pojawia się coś nowego na kanale, także serdecznie zapraszam do oglądania. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.